Cel: promowanie wartościowej literatury i czytelnictwa. W ramach obchodów Światowego Dnia Książki akcję 5 minut dla książki Czytamy pod chmurką zorganizowały Wzgórze Zamkowe, Biblioteka Uniwersytecka Jana Kochanowskiego w Kielcach, a cytaty o książkach prezentowały znane osobistości ze Świętokrzyskiego. Czytanie ksiąg pokarmem jest duszy. Jak więc miłe, jak pożyteczne, dowodów na to nie trzeba. Cel to jest oczywiście propagowanie czytelnictwa, gdyż już dawno wiemy, iż właściwie książki tworzą ludzi. Jest takie powiedzenie, jest też powiedzenie takie, że nie ma pracy, studiowania, uczenia się bez książki, życia. No stąd ta idea. Czytanie sprawia, że przenosimy się gdzieś poza granice czasu i przestrzeni. Bardzo dużo czytam. Przede wszystkim Kinga bardzo lubię. I takie fantastyczne książki, science fiction. I lubię czytać. Czytając rozwija się przede wszystkim, poznaje nowe słowa, wrażenia innych ludzi. To jest bardzo kształcące. Pomagają też odpędzić różne złe rzeczy. Samotność, upiory i tym podobne. Książka przez lata kształtowała wyobraźnię ludzką. I myślę, że w dalszym ciągu powinna kształtować. Dlatego taką wielką wagę przywiązujemy do tego, żeby czytali nie tylko starsi, nie tylko średnie pokolenie, ale żeby uczyć miłości do książki młodszych. Zostało we mnie wspomnienie, jak ojciec czytał. Najprawdziwiej w świecie czytał.